Dobra, jesteśmy przy tym tym. C. C to była gwiazda, taka purpurowa. O, czekajcie, ktoś idzie. Leży? Chyba leży. C to była gwiazda purpurowa. B. B to był żołnierz. Nie, B to był lew. B to był lew. Tym co jest? D i A, dobra. Gwiazda. Lew. Żołnierz. A tu musimy zgadywać. Kłódka została otwarta, dobra. No i co my tu mamy? Wytrych. Okej. I po to tyle zachodu, żeby po wytrych iść? Prosta kłódka, tam był wytrych. Tu się musimy wrócić. My się wracamy. Niestety życia mam mało, bo mnie tutaj po... Jeden zaskoczył gnój. Ale chociaż już się nauczyłem strzelać z tego. Czekajcie, teraz tak. Czekajcie, ja jestem. Tutaj. Dobra, to prosto jeszcze. Mi się myli wszystko. Teraz tak. Na sam dół. Na sam dół, tu przejście i tu, tu i tu. Idziemy, idziemy. A, i kupiłem sobie jedno więcej miejsca w torbie. Więc będzie troszkę nam łatwiej. I zdobyłem ten mały kluczyk tam. Mały kluczyk był do szuflady, ale już nie pamiętam, gdzie była szuflada. Ty, źle poszedłem. To nie tu. Powaliło mi się. Powaliło mi się wszystko. To nie tu. Na wprost po prostu. Na sam koniec. Teraz otwieramy. Oż kurwa. Andre! Zamierzamy odzyskać ten fort i tym razem go nie oddamy. Spotkamy się tam, przyjacielu. Ile was tu jest? Witaj, przyjacielu. Znów się spotykamy. Kończą mi się zapasy. Masz jakiś bandaż? Tak. Nic nie masz. Ej, gościu, mam na imię Gaz. Czekaj, my się chyba spotkaliśmy. Masz jakieś szlugi? Nic nie masz. No wszystko wydałem. Szeregowy, jak udało ci się tutaj dotrzeć? Myślałem, że wszyscy z 55. pułku są martwi. Nieważne, dobrze, tu jesteś, synu. Przygotowuję się do odbicia fortu. O co chodzi? Twój brat? Tak jak mówiłem, wydawało mi się, że zaczęliśmy wszystkich z 55. Może zabrali go do Verdun, ale nie mam pewności. Nieważne. Od tego potrzebujemy cię tutaj. Odbieramy to, co należy. Przygotuj swój sprzęt i spotkajmy się na froncie. Dobra, temu muszę dać szlugi, a temu muszę dać bandaż. To jeszcze tu wrócimy. Idę po bandaż i po szlugi. Teraz nie pamiętam, gdzie było co. Zaraz się ogarnę.
to była tylko pracownia. Tu było co? Drabina na górę. A po co? Aha, tu było to, dobra. Ten mały klucz też na razie odłożę, bo mi tylko miejsce zajmuje. Dobra, jedna szluga. Tu coś pamiętam leżało, nie? Może to sprzedam. Nie będzie potrzebne. A nie, to nie tu to leżało. Dobra, coś tam wybiorę i sprzedam, bo ten drut kolczasty może był mi niepotrzebny. Nie wiem, może to robi jakąś, wiecie, robi to jakąś, jakieś zakończenie dobre, złe czy coś. O! Niezła maska szeregowa, to prezent od Bosch? Mam taką samą, zgubiłem tą, którą dostałem podczas bitwy kilka dni temu, ale noszę ją tylko wtedy, gdy muszę, za ciężko w niej się oddycha. Wygląda jednak, że ciebie to nie powstrzymuje. Właśnie, bym zdjął. Czekajcie, gdzie to było, bo już się po boku gubiłem. Dobra, tutaj. Cały gruzłokopak znajduje się przed nami, został usunięty. Mamy teraz czystą drogę na linię prądu. Siemano. Czy ja mam jakiś bandaż? Bandaż. Mam materiał jeden. Ale nie mam bandaża. Zwój drutu sprzedamy. Nie wiem, czy zapalniczka mi się przyda. Już chyba nie. Ale zobaczymy, czy mogę ją sprzedać. Gdzie to było? A, nie mam miejsca. Dobra, to chwila. Wymień. Cztery materiału? A, cena sprzedaży. Dobra. Nie. Zwój drutu. A, zwój drutu nie można sprzedać. Latarki też nie mogę sprzedać. Maski gazowej też nie. No dobra. To jak nie, może przyjmiesz. Może przyjmiesz. Pan by mógł przyjąć. A proch strzelniczy B do czego był? Strzelniczy B, ja bym sobie wziął, sprawdził. Połącz. A, do karabinu. No dobra, to mi się akurat przyda. A może przyjmiesz zapalniczkę? To już mi się nie przyda. Czyli też będę musiał tego potrzebować. Nie wiem, po co mi jest paliwo. Czy pałkę sprzedam? Nie jest na jakimś wykończeniu. Za 5, zawsze coś. I chciałbym kupić jeden materiał. Za 10. Część do broni za 30 jest. Oh my god. Przyjęcić jedną część do broni. Kurwa, nie opłaca się. Albo granat. Granat jest mniej użyteczny. I będziemy mieli jeden materiał. Jeszcze nam troszkę zostanie. Dobra. Ty debilu! Użyłem.
Jestem głupi, przepraszam. Dobra, no błędy debilizmu. Błędy upośledzenia, zacofania w czasie, kurwa. Połącz. Dobra, mamy bandaż, mamy to. Możemy zapisać i iść na front. Zobaczmy, jak ten front będzie wyglądał. Kurde, znowu tam biec. Chyba, że oni mówili o tej linii frontu. Że tu. Ale tu jest zamknięte z drugiej strony. Batery fortu. No nie wiem, nie wiem. Ja jeszcze tu schodzę. To było w którą stronę teraz? Schron i drzwi, dobra. Muszę przejść naokoło, dobra. Na 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 na. O kurwa! Ja pierdzielę, ile ich było! Mogłem sobie wziąć apteczkę. Dobra, i tak się jeszcze tam będę wracał, więc... na luzie. Nie, to nie tu. Ja pierdzielę, wszystko mi się powaliło! Przecież magazyny są tutaj, kuźwa! Jestem tępy. Drącie się szczury. Jestem zdenerwowany. Pierdzielone szczury. Wypadł do nor. Do nor. Jak upierdolą, to nie ma czego szukać już. One more time. Proszę, dziękuję ci. Odszedł. Stymulant jakiś. Co zarabiał stymulant? Zwiększa maksymalny poziom wytrzymałości. Tak jest! Więcej, więcej... Dobra, warto było. Mogę na ciebie liczyć. No, już nie mam nic. Trzymaj się, gościu. O Boże, tu był zapis! Przepraszam. Przepraszam, po prostu przepraszam. Już mnie kurwica wzięła. To jakoś co jak będzie. No nie wiem, mam jedno, to co ja mogę zrobić z jednego? Nic. Nawet sobie dupy nie podetrę. Tu mam ile? 26. Tu mam dużo. Dobra, to idziemy na linię frontu. Tak nam kazali iść, to idziemy. Mam teraz więcej w ogóle wszystkiego. Gdzie ta linia frontu teraz jest? Nie pamiętam, jak tam wyjść. Znaczy wyjść. To miejsce, nieźle.
chyba tam, gdzie te typy stały, nie? Po prostu. Teryfortu stanowisko strzeleckie, to tam? Pierdzielaj szczurze, bo ci zaraz... Nie, tu była dziura. To nie tu. To nie tutaj. Ale gdzieś było przejście, pamiętam, na linię frontu. Nie pamiętam, w którym miejscu. Pol... Tu! Ale to zamknięte z drugiej strony. Tunele dostępu, linia frontu. Jest! Czekaj, to jednak... Tak jest przejście. Kryształ? Okej. Okay. Ty, ale kryształ może być dużo wart. Może przyda się komuś innemu, no właśnie. Ale to i tak nie ta linia frontu, którą chciałem. Dobra, ale jak tu spotkałem ludzia... Kopy pomocnicze, nie no. Przejście na linię frontu, to chyba tam. No tu gościu stoi, nie? Chcesz coś? Na przykład taki kryształ? O! 30 fajek, no i spoko. To dopiero rozdział drugi, a ta nie wiem ile gra ma rozdziałów. Łopata leży. Obroń linię frontu. Wiesz co robić, synu? Jesteś gotowy, żeby tam wejść? Tak. Nie. Tak nie możemy robić. Oby pierwszej linii. Zamknięte drzwi hełm. Blokada, nie możesz przejść. Ale tu coś musi być. Co ja zrobiłem? Schowałem się jak ci cipcia? Nie o to mi chodziło. Nie tak chciałem. Trzydzieści minut później. To koniec. Piwnica tchórza. Ale nie chciałem być tchórzem, fuck! Nie o to mi chodziło. Teraz będę tchórzem. Nie
Największym tchórzem na świecie. Ale zjebał rzech. Się zastanawiam, po co ja mam iść? Po co ja mam iść tutaj? Jak ja i tak nie znam tutaj hasła. Potrzebny jest klucz. No właśnie. A ja nie mam klucza. Oj, chyba będzie... Opierdol, coś czuję. Chyba mnie zabiją, wiecie? Tak mi się wydaje, że będę zabity. Za niesubordynację. Trochę się boję wracać. No bo tak naprawdę to ja tylko po te okopy, to ja mogłem sobie przyjść. Tylko po to, żeby wiecie. Żeby ten hełm, nie? Nic więcej. Kurde, gdzie ja jestem? Halo? O. Nie widziałem cię tam, szeregowy, a jestem pewien, że dobrze walczyłeś. Posłuchaj uważnie, synu, mam ci coś do powiedzenia. Słyszałem, że twój brat żyje. Jego rany zagoiły się i był w ostatniej fali wysłany do frontu w Aux. Kilka godzin temu otrzymaliśmy wiadomość z fortu tam. Jeśli ludzie potrzebują natychmiastowego wsparcia. Utknęli w piwnicach fortu, nie mają jak się wydostać, to twój brat wysłał tę wiadomość. Postaramy się odbić fort, ale podczas tamtej walki polegli nasi ostatni ludzie. Ty musisz coś dla mnie zrobić, dla nas, dla twojego brata. Fort St. Michael leży kilka kilometrów na południe od okopów pomocników. Wciąż tam jest kilka garnizonów, ludzi, którzy mogą walczyć. Musisz przekazać wiadomość kapitanowi fortu. Potrzebujemy tych ludzi tutaj, tak szybko jak to możliwe. Bez nich stracimy Fort Vaux na dobre. I nastanie zima, będą już maszerować na Paryż. Ostatnia rzecz. Doszły mnie wieści o niemieckich plutonach patrolujących drogę na dole. Przypuszczamy, że zaczęli Fort Suville, ale trudno powiedzieć. Uważaj na siebie. Pośpiesz się, szeregowy. Klucz na stole, otworzy drzwi na południe od linii zaopatrzenia i stamtąd wyjdzie bezpośrednio. Spotkajmy się ponownie w okopach pomocy, czy tylko wiadomość zostanie doręczona. Powodzenia, synu. Wiedz, że niesiesz teraz ogień, który doprowadzi nas do zwycięstwa. Liczymy na ciebie. Rachunek jest pełny. I chuj. Już do drogi. Ja już nie pamiętam, gdzie ta droga była. Już nie pamiętam, gdzie ta droga była. Znaczy, do frontu St. Michael. Gdzie on mówił? Okopy pomocnicze czy coś?
Nie pamiętam. Daj mi machę. Dużo drogi. Tyle wiem. Ale bym strzelił w szczura. Bunkier, drzwi. Drzwi. Gdzie on to mówił? Róż do przejścia, w którym kończą się linie okopów i zaczyna się droga do Verdun. A gdzie się zaczyna droga do Verdun? Porcuville. Linia frontu. Okopy z zapasami. A, dobra, okopy z zapasami, dobra, czyli tu. Okej, okay, to wiem gdzie już. Dobra. Już wiem gdzie iść. Pierdzielać. Na PC, bo bliżej. Teraz tak. Ale szczurów. Masakra. I do drogi. What fuck? No pierdolone szczury. Zostałem tchórzem wojennym. Chyba będę miał złe zakończenie. Rozdział trzeci. O! Wracamy do tego. Może się w końcu dowiem, kto tam gra na tym fortepianie czy pianinie. Zamknięte na klucz z drugiej strony. Inne drzwi też zamknięte. No to gdzie ja mam iść? Do matki sprawdzić, czy żyje? Też jej nie ma. Ona pewnie gra, to matka pewnie gra. Może mam wyjść. Na pewno nie tu. Jakiś ten kompostownik czy coś, nie wiem. Oho. Klucz do tylnych drzwi. Okej. Okay. Ktoś się ze mną bawi? Czy to moja ukochana jakaś? Nie wiadomo. Czy
to brat sobie spłata figle. O! A kogo my tu mamy? Andre, czy możesz mi pomóc? Za bardzo zaniedbałam ogród. Zawijam kilka narzędzi w starej szopie w lesie. Możesz mi je przynieść? Oczywiście, muta. No problemo. Mamy? Nie. Czyli to nie matka grała. Czyli to brat gra, tak? Ale ciemno. Pewnego dnia powinniśmy zrobić porządek z tymi wszystkimi powalonymi drzewami. Tam mam iść? Tu. Narzędzia ogrodnicze. Dobra. Jeszcze mogę iść. Alfred Heaver, 1840-1960 lat. Alfred Heaver II, 71-12. Jimin Heaver, 1907-14. Ojeju! Tu się jakiś siedmiolatek tu umarł. Niefajnie. Niefajnie, niefajnie. Już biegnę, muma. Dziękuję, mój drogi. Ogarnijmy tu trochę, zanim zajdzie słońce. Ciotka będzie tutaj jakoś w środę. Nie chciałabym, żeby zobaczyła to miejsce w takim stanie. Dziękuję. Lepiej idź już do łóżka. Jutro musisz wstać wcześniej rano. Okej. Czyli pewnie teraz będzie rozdział trzeci, co? Kopy. Ukończ rozdział drugi. Kończyłem po omacku, że tak powiem. Droga, diabelskie kowadło, rozdział trzeci. Nie sądziłem, że jak zejdę na dół, to chodzi o to, że się schowałem. Myślałem, że sobie poeksploruję, jeszcze coś znajdę. Już mogłem wyjść w trakcie, nie wiedziałem, że to tak zadziała mechanika. Już dobrze, Poilu. Spadłeś ze schodów. Co ty byś beze mnie zrobił, he? Chcesz zanieść tę wiadomość do Fortu St. Michael? Prowadzi tam prosta droga na południe, ale zachowaj ostrożność, Poilu. Być może zostawiliś dookoła Fortu Suville. Zanim wyruszysz, zaopatrz się w to, co będzie ci potrzebne. Ja będę tutaj. Powodzenia, przyjacielu. Papieroski. Część broni. O, to się przyda. Jeszcze nie wiem do czego. Widziałem, że gdzieś tutaj cię spotkam. Spadłeś ze schodów, chyba się starzeje, stary. To teraz jesteś gońcem, co on chyba nie jest za dobrze. No cóż, to powodzenia. Och, a gdybyś potrzebował podreperować swoją broń, daj znać. Może być różnica pomiędzy tym, czy dostarczysz ten list, czy no wiesz, rozumiesz, o co mi chodzi, stary. Mogę większą siłę ognia dać. Opłacalne? Do tego opłacalne. Do shota i tak nie mam za dużo. Na razie. Ammunition. A tu mam dużo ammunition, więc... akurat. Dobra, jeszcze trochę pochodzimy, zobaczymy, co tutaj mamy.
tym rozdziale trzecim. Są nasi. Rzosowisko. Jesteś gońcem? Chryste, to teraz już wysyłają gońców. Mamy aż tak przesrane, nieważne. Fort Saint-Marc jest na końcu tej drogi, to daleko. Orientujesz się, jak jesteś blisko, gdy przejdziesz przez drewniany most nad wyschniętą tą. Niektóre drogi zostały całkowicie ciężarówki z trudem radzą sobie z lotem, dlatego nasza linia zapłaczeniowa się przyjeprzyła. Najpewniej kilka razy będziesz musiał szukać innej drogi. Ciesz się, że nie jestem na twoim miejscu, stary. Hmm. No cóż, no to powodzenia. Dzień dobry, szeregowy. Komuś tu się przyda... się spadł ze schodów, co? Twój nos jest dwa razy większy. Nie wystrasz nim boch. Nie chciałbym za wcześnie wrócić do domu. Tu mamy jakiś dom do otwarcia. To przejście ze drewnianymi deskami. Nie można usunąć ich ręcznie. Naboje do pistola. Karabina. Boże, ile tych naboi. Czyli w tą stronę do tego, tak? Przejście do... Dobra, to nie, to ja chcę na wrzosowisko najpierw. Sprawdzić, co tam jest. Może coś przydatnego. Sobie zaraz zapiszemy i zakończymy. Wrzosowisko. Mamy 4 rozwidlenia. Ale muza. Jezus, to ja już nie wiem, czy to jest to, czy gdzie ja idę. Witaj, przyjaciel. Alkohol, masz alkohol, czy nam się? Nic nie masz, kurde. Ale będę miał. Obiecuję. To obóz jeniecki, właśnie transportujemy ich do Verdun. Boż ostrzelał całą drogę od frontu aż poza miasto. By tylko wiedzieli, idioci. Poczekaj, jak tu jest to... Teraz zardzewiała pompa, brakuje rączki. Alkohol mam, mogę dać. Zaraz przyniosę. A, tam siedzą jeńcy, dobra. Ostrzelali stajnie z koniami, zabijając kilku naszych ludzi i kilku zdrowych, silnych zwierząt. Drzwi do stajni są zamknięte, wszystko pakujemy, jeszcze niedługo się stąd wydostaniemy. Kapitan udał się do portu St. Michael, aby sprawdzić, jak wygląda tam sytuacja. Najwidoczniej nie radzą sobie za dobrze z gaszeniem pożaru. Ale cóż, to jest mój problem, prawda? Przyjacielu, posłuchaj! Tak, mówię w twoim języku. W młodości studiowałem w Paryżu. Posłuchaj, upuściłem moje zajęcie z mostu i spadło na drogę, na dole. Wiele dla mnie znaczy. Gdybyś przypadkiem tędy przychodził, czy mógłbyś się dla mnie znaleźć? Wynagrodzę ci ten wysiłek. Jak je znajdę? Aha, okej. Okej. Tak to teraz wrócę z alkoholem. Ale to już może w kolejnym odcinku. To już nie wiem, tu jest ta droga przez most, to tutaj mam iść?
papieroski. Zdjęcie. Niesie tu jakieś zdjęcie. Część broni. Zdjęcia nie widzę. Jest zablokowane. Ciężarówkę nie przejdę. Tam co jest? Spalony las. Nie mogę. Tu jest spalone. Przejdę. Aha, tu się wróciłem. Tu się gubię powoli. Jakaś ławeczka. Ty, już mi się w ogóle nie podświetlają. Co to ma być? Podoba mi się to. Tą grafikę to czasem trudno wyczuć, gdzie jest przejście, a gdzie jest wejście. Muszę mieć papierosy. Trochę gubię. Właśnie taki otwarty ten teren. Czemu tam przejść nie mogę? Jakimś gruzem mam przejść? Boże! Wiecie co, ja się wrócę. Leży. Nie mogę tu przejść w ogóle. Musiał gdzieś tam górą. Gdzieś górą tu się nie da. Tu też nie przeskoczę. Las mnie blokuje. A tu jest jakieś przejście. Dolnie szukam przejścia, nie wychodzi. Tam się udało przejść. O Boże, naprawdę? Jak to popchnąć? Tu mogę wejść? Przejdę tutaj. Tu jest jakaś farma. Można
usunąć ręcznie. Nic. O, biedny konik. Pompa zardzewiała, stara. Ledwo co widzę, nie? Ale tu jest dostęp do wody, jakby. Z tej wody to gówno trochę. Nie ma się rączki. Może to mi też będzie odnawiać jakby życie? Aha. I dalej nie przejdę. Albo znowu czegoś nie widzę. No nie mogę. Ktoś mnie blokuje. Tutaj jakoś. Prawda. Przejście. Przejście gdzie? W drugą stronę mocy? Za przejście. Chatka. Wytry. No. Znowu ta. Nie ma rączki. Nic więcej nie ma. No dobrze. To jeszcze zobaczmy, czy co będzie na samym dole. Rzeka. Kurwa mać, ja naprawdę dobrze idę. To są jakieś poboczne przejścia, kuźwa. Tak mi się wydaje, że to są jakieś poboczne przejścia. Ale nie jestem pewny. Naprawdę nie rozwala. Mógłbym przez płotek przeskoczyć. Kurde, jeszcze muszę ten horrorek nagrać, no. Jak w ogóle dostanę go. Brzeg rzeki, okej. Chałupa. Papieroski. Amunicja. Mapę droga. O tak, poproszę. Kurwa. Okay. Teraz wszystko jasne.
Czyli ja jestem na drodze, to jest droga. O Boże, i teraz się tak wracać daleko? Nie chce mi się, może tu zaraz będzie gdzieś zapis. Oby. Oby był. Mogłem iść tam w okopy sprawdzić jeszcze, a może by coś tam było fajnego. Jak tu przejść? Aha, most jest, most, super. O, mamy punkt kontrolny, to może sobie odpuścimy. Czemu nie mogę teraz wejść do wody? Ale to jest dziwne. Chciałbym wejść do wody i nie mogę wejść do wody? Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał, widzimy się w kolejnym odcinku z Konskrypta i może jeszcze będzie horrorek, zobaczymy. Bye bye.